Dzień dobry Państwu. Chciałem tutaj podzielić się materiałem w sprawie wycinki pod ramą woli i budzącej wątpliwości. Na Google Street View jest opcja, żeby przenieść się troszeczkę w czasie i zobaczyć zdjęcia tych lokalizacji na różnych etapach. I tutaj mamy zdjęcie z maja 2021 roku, które już pokazywałem na odrębnym filmie, a tutaj mamy z czerwca 2019 roku. I warto się przejechać i zobaczyć. Co jest akurat tutaj korzystne, że no, to jest w podobnym sezonie wykonane. No, jest miesiąc różnicy między tymi zdjęciami. Ale no, wiadomo, warunki pogodowe mogą wpłynąć na stopień tak jakby reakcji drzew w odniesieniu do warunków atmosferycznych. Także można tutaj to wszystko uwzględnić. Mimo wszystko, z tych tutaj zdjęć wynika, że te drzewa, no to jest gęsty las. Ciężko oddalić taką tezę. To jest ten teren, który został wycięty. Wręcz ciężko jest znaleźć wjazd do tej działki. A, przepraszam, tutaj chyba jest miejsce. Widać, drzewa mają się doskonale, jest bardzo gęsty, piękny las. Tu jest gwiazdo tej działki. Ale to już od strony stawu. I nawet te drzewa tutaj wyglądają dobrze. Także w okresie między czerwcem 2019 roku a majem 2021 roku stan zdrowotny tych drzew znacząco się pogorszył. Pytanie należy zadać, dlaczego? Dziękuję.